pływam tymi łodziami dosyć dużo, bo już się nazbierało 48 lat. Szkolił mnie ojciec, bo to się zamykało wtedy w kręgu rodzinnym. Zawsze ojciec, syna, dziadek również pływał, a pradziadek pewnie też. Także to od małego człowiek się już przyzwyczajał do tego. Trzeba to lubić, no bo to wiadomo, no, jak się robota lubi, to jest dużo lepiej. No. Bo jak coś się robi na siłę, to z tego nic nie wychodzi. Montaż całej łodzi, no to po jednej się ściąga na wodę i wiąże się. Jest taki drążek z przodu, liną to się wiąże i liną wiąże się z tyłu. Spinkami dlatego się spina, bo drzewo pracuje. Ono jak się zsycha, to się rozszerza i wtedy się szczelina robi większą. No do tego się ściśnie i wtedy się nie rozszerzają. Z przodu układamy gałązki. Głównie one są po to, żeby fala nie leciała do łodzi. No a ozdoba też jest ładnie, zapach. No i ułoży się ławki. Podpływa się pod przystań główną. I się płynie. Jeszcze wiatr niefajny. Niedobrze. Nie lubimy wiatru, bo nam wieje przeważnie w oczy. A wiatr w nocy nikomu potrzebny nie jest, nie? Przeszkadza. Wypłynęliśmy, proszę Państwa, z przystani w stronę Zawyżnych Kąta. Płyniemy do Szczawnicy. Długość tej trasy to 18 km. No i przy obecnym, jak widać, niskim już niestety poziomie wody zajmie nam to 2,5 godziny. Płyniemy Dunajcem. Źródła tej rzeki są w Tatrach i stamtąd Dunajec wypływa jako dwie rzeki, Biały i Czarny Dunajec. Pod Nowym Targiem i wody się łączą i razem płyną aż do miejscowości Ujście Zuickie. Niedaleko Tarnowa jest taka miejscowość, gdzie Dunaj spada do Wisły. Licząc od źródeł Czarnego Dunajca, ma on 247 km długości. Później już jak się miało 18 lat, zostało się przyjętym. No już się pływało jako ten pomocnik te 3 lata. Później po 3 latach egzamin. To jest głównie technika jazdy. No a teoria, no to co związane z historią terenu, z przyrodą, no i z wodą. Jak się zda ten pierwszy egzamin, otrzymuje się stopień młodszego pisaka. A jak się chce mieć papiery mistrzowskie, pełne kwalifikacje, to następne 3 lata i drugi egzamin. No i jak się zda ten drugi egzamin, otrzymuje się stopień mistrza flisackiego. Tak to przeważnie się zamykało w kręgu rodzinnym, bo teraz już nie jest reguła. Teraz młodzi w większości chodzą do szkół. Każdy jak kończy szkołę, szuka roboty stałej, bo to jest sezonowe. Kiedyś to tak było. I kiedyś z zewnątrz było się trudno dostać, bo stowarzyszenie składa się z 5 miejscowości i flisacy tylko z tych miejscowości są. No i żeby z zewnątrz się dostać, to raczej nie było szans. Największa grupa flisaków pływających tymi właśnie łodziami to mieszkańcy Stromowiec Niżnych. I my też sobie tutaj pod 3 koronami żyjemy. Więc przyznacie mi, za nas pięknie Pan Bóg na tej ziemi ulokował, nie? My mówimy, że to za wybitne zasługi.
jesteśmy góralami pienińskimi. Niektórzy utożsamiają nas z Tatrami, z Podhalem. To zupełnie inni górale. Tu jest przepiękny sobczański wąwóz. I w tym to właśnie wąwozie miały miejsce wydarzenia, które potem Henryk Sienkiewicz opisał w powieści Potop. Tutaj właśnie górale pienińscy bronili króla Jana Kazimierza przed Szwedami i przelewali za niego krew. Stąd właśnie czerwony lampas na portkach górali tatrzańskich. Tego koloru nie ma. To nas wyróżnia. Historia sięga średniowiecza, tylko Frisacy, wtedy to byli Frisacy, którzy spławiali drzewo, zbijali tratwy. No i dodatkowo jeszcze na te tratwy kładziono towar i te tratwy płynęły aż do Gdańska. No i to nie tylko tu Dunajca, ale i z Bugu też pływali. A ten spływ, który my, ludzi, to tak na tak, w sposób taki zorganizowany, to się zapoczątkował początkiem XIX wieku. A wszystko ma ścisły związek z powstaniem uzdrowiska w Szawnicy. Bo to wtedy zaczęli tutaj ludzie licznie przyjeżdżać. Józef Szalaj, właściciel tego uzdrowiska, człowiek bardzo ambitny, chciał, żeby Szawnica stała się uzdrowiskiem na miarę uzdrowisk europejskich, dostrzegł piękno Pienin i dostrzegł, w jakim pięknym miejscu płynie Dunajec. I postanowił to wykorzystać. Pomyślał, że skoro to piękno światu pokaże, tym bardziej, tym chętniej ludzie tu do niego przyjadą. Przed nami z boczu góry Golicy widać 7 skał, ich nazwa 7 mnichów. Legenda mówi, że te skały to 7 mnichów ukarany w ten sposób. Za co nie wiem. Legenda mówi tak. Kiedy na którejś z frisackich łódek popłynie kobieta, co jeszcze nigdy chłopa nie zdradziła, te skały znowu zmienią się w mnichów. Ale jakoś się nie zmieniają w mnichów. A pan tu ze swoją? No to moja. No to panu nie zazdroszczę. No ja też sobie nie zazdroszczę, bo coś mi tutaj powinni się zmienić, a się nie zmieniają. Się pan za chwilę prawdy dowie. Dowiem się, właśnie za chwilę się dowiem. No to ciekawe, co z tego wyniknie. Ja sobie tam wielkiej nadziei nie robił. Ja też nie. Do pojęcia, jakby ktoś nie pływał z ojcem. Mnie ojciec szkolił, no ja też, z tyłu siedzi syn, też został wyszkolony na podejściu. Z ojcem już te 17 lat pływamy, za rok będę szkolił syna, Marka, wyrośnięty jak trzeba, także na pewno sobie poradzi, także będzie jak wszystko ok. Kończy się ten etap na wodzie. Rozpoczyna się etap demontażu łódki i dopiero wtedy można ją załadować na samochód, z którym pojedzie dwóch Frisaków, żeby te łódki na przystani początkowej Strąbowca zrzucić. I kiedy one już tam zostaną zrzucone, zakończy się nasza praca. Od tego momentu mamy wolne. Całości tego by nie wyciągnął. A tak rozwiązywali, montowali gęsiego jedna za drugą i we dwójkę Frisacy koło brzegu po wodzie to ciągnęli z powrotem. Później to było przewożone, już była trochę technika, konikami, furmankami. No i też załadować na tą furmankę, rozładować, w całości by tego nie podniósł. A tak po jednej wrzucił i przewiózł.
przychodzi ten okres emerytalny, no trzeba iść, no bo wiecie, ileś to można popychać. No 48 lat to już wystarczy. No. Trzeba wreszcie odpocząć. No bo i robić miejsca następnym, no bo to jest taka kolej życia i dosłownie. No. Trzeba zrobić miejsca innym, no a tu już należy się ten odpoczynek. Także. Bo to taki cykl był, nie? Przychodził 1 kwiecień, w marcu się te łodzie robiło, no i 1 kwiecień szło się na to przystań, no i ten cykl taki był do końca października. No, no a teraz to już odpadnie. No i z początku to będzie tak trochę, jak to mówiło, cliwo łysy. No ale pomału trzeba się przyzwyczaić. No bo tak musi być.